Siemanko, widzę, dzisiaj powiem sobie o tym, jak uprawnić na pump tracku oraz jak doskonalić swoją jazdę, żeby być jeszcze szybciej. Film sobie podzielimy na kilka takich najważniejszych punktów, co po kolei trzeba zrobić. Zaczniemy sobie od pozycji. Potem przejdziemy do tego, jak doskonalić swoją jazdę, już jak umiemy podstawowe rzeczy. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Dobra, zaczniemy sobie od tego, żeby pięty mieć lekko ugięte w dole oraz żeby pedał dotykać tą częścią, tak? I więcej, no, w palcach, a nie, tak, wody, tak, staramy się, żeby noga była lekko ugięta do tyłu, wtedy będziemy mieć najwięcej przyczepności. Potem idziemy do nóg, nogi mamy lekko ugięte, tak by mieć pewien zakres ruchu do góry, jak i w dół, a nie tylko w dół, jak mamy wyprostowane, dlatego lekko je uginamy. Łokcie również lekko uginamy. I tu jak mamy mniej więcej na siodełku. Powinienem wam powiedzieć tylko, żeby korb mieć zawsze w takiej pozycji, nie w takiej, bo możecie o coś zahaczyć, jakąś multę. Trzymać się zawsze w takiej pozycji. Jak siedzicie sobie na rowerze, to pamiętajcie, żeby mieć całą rękę na gripie i jeden palec tylko na hamulcu. Oczywiście są takie laboratoryjne warunki. Wiadomo, że jak będziecie jeździć, to trochę się tu rozjedzie. Ale chodzi o mniej więcej zarys tego, jak macie mieć pozycję, aby was nie gibało ani do przodu, ani do tyłu. Dobra, i teraz powiemy sobie o najważniejszej rzeczy, tak naprawdę jakieś na pump tracku, żeby mieć prędkość, bo na pump tracku nie chodzi o to, żeby jechać sobie pedałować, bo to nic nie daje. Chodzi o to, żeby cały pump track przejechać bez w ogóle pedałowania, bo tak się da, bo on jest tak skonstruowany. I teraz pokażemy sobie, co tak naprawdę zapewnia nam prędkość. Prędkość zapewnia nam zwane pompowanie. A co jest pompowanie? Pompowanie to jest dbanie nogami w korbę, tak żeby dawało nam prędkość. Ja teraz tylko tutaj zrobię ręką i zobaczcie, jaka będzie prędkość. Uciekło. Wystarczy tylko tutaj nacisnąć na spadzie i wtedy nasz rower będzie sam jechał do przodu praktycznie. Teraz jeszcze a propos pozycji. Ważne jest, aby całą swoją masę przekierować tak naprawdę na korbę, a nic na ręce. Kierownica to jest tylko coś, co my możemy tak uskać. Tutaj w ogóle nie opieramy się jakoś tak, albo jakoś nie wiadomo jak, tylko cała masa jest na korbie. Tak jakbyście chcieli tylko stać na korbie, to możecie sobie prawie puścić kierownicę. Tak musicie jeździć cały czas, a kierownica to jest tylko takie narzędzie, które lekko sobie. Warto jest zaznaczyć, że pompowanie nie polega tylko i wyłącznie na pompowaniu rękami w dół. Polega głównie na pompowaniu z tyłu, nogami, bo z nóg jest największa siła. Dlatego musimy sobie wyobrazić, tak jakbyśmy chcieli wcisnąć korbę w ziemię po prostu. Jakbyśmy chcieli tylne koło, żeby ono się nagle zapadło nam w ziemię. Po prostu tak to uginać, jakbyśmy, ale nie robić czegoś takiego, jakbyśmy chcieli ugiąć zawieszenie. Czyli tak. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyobrazić sobie, tak jakby rower miał po prostu szybciej zjechać z multki, czyli po prostu robić płynny ruch w dół, który będzie tak naprawdę nie tylko takim ruchem, ale chodzi o to, żeby wciskać cały czas korbę w ziemię. Możecie sobie wyobrazić, tak jak są takie maszyny na siłowni, gdzie się tak nogi prostuje. Tak macie robić, tylko że na korbę. No i jeżeli już ten punkt opanujecie, to kolejnym ważnym punktem jest to, że gdy podjeżdżamy na muldę, staramy się odciążyć cały rower tak, aby on prawie że sobie leciał pod tą muldę, żeby nie wytracać prędkości podczas wjazdu do góry, no bo wjeżdżamy do góry na muldzie. Dlatego tak jakby, można sobie tak to wytłumaczyć, że chcemy się lekko odbić, ale nie odbijamy się tak jak normalnie, tylko w specyficzny sposób i to wam z czasem i tak przyjdzie, jak będziecie sobie ćwiczyć. Warto jest też wyznaczyć sobie jakąś trasę, teraz pokaż, taką, żeby mieć jak najwięcej przeszkód w jednym kółku, no bo wiadomo, że na pump tracku można zrobić pełne kółko bez pedałowania i bez męczenia się. Dlatego można sobie po prostu wyznaczyć taką trasę, aby przez jedno pełne okrążenie zrobić jak najwięcej przeszkód. I tutaj akurat jest fajne takie trasy. Taką trasę można sobie wyznaczyć. Na przykład mamy tutaj na początku kilka muldek, potem mamy bandę 180, potem mamy kolejne bodajże 3 bandy. Czyli w jednym kółku robimy nie dość, że pełną muld, to jeszcze 3 małe bandy i jedną 180. Czyli robimy całkiem sporo. I zaraz przejdziemy sobie tam i pokażę dokładniej jak dobrze pompować. Mamy całą pozycję, możemy sobie przejść do pompowania. Pokazałem to wam teraz w bardzo, bardzo przerysowany sposób, gdzie ja tylko chciałem pokazać po prostu bardziej to, jak to w miarę powinno wyglądać. Oczywiście jak tak na fullu jest ciężej osiągać takie prędkości niż na jakimś sztywniaku, ale na każdym rowerze da się przyjechać cały pump track na spokojnie. Teraz ważną rzeczą jest to, żebyście nie sugerowali się dokładnie identycznie tak jak teraz robiłem, bo to było po prostu tak przerysowane, żeby było w miarę widać te wszystkie ruchy, które trzeba wykonywać. Jak już sobie wytyczyliśmy, możemy sobie pokazać bliższej odległości, jak to wygląda.
naciskamy go w momencie spadku. Cały czas tutaj naciskamy. Gdy już wychodzimy, w tym miejscu, staramy się odciążyć cały przód. Cały rower staramy się odciążyć, żeby łatwo wjechać do góry. I potem znowu pompujemy tyłem. Widzicie, że jest całkiem sporo prędkości. Ja wam pokażę tylko wciskając w dół. Tylko i wyłącznie wciskam tutaj w dół. Czy się przesunął do tego, to wygląda jakbym go pchał. No uwierzcie, że jak tylko pompujecie tyłem, to osiągniecie bardzo dużą prędkość. I to tym pompowaniem tyłem bardzo będę dużo razy podkreślał, bo jak tutaj kilka osób uczyłem, to był właśnie problem z tym, żeby załapać ten fakt, że bardziej trzeba pompować nogami niż rękami, bo rękami tak naprawdę prawie że się nie robi. Nie pompuje się rękami, głównie pompuje się nogami. Trzeba sobie po prostu do głowy i zapamiętać na zawsze. Mówiłem, żeby nie robić takiego ruchu, tylko żeby to był długi, płynny, stabilny ruch, czyli po prostu wciskamy korbę do ziemi. I to nie może być tak, że po prostu sobie uginamy nogi, tylko staramy się mięśniami wbić korbę w dół. Pamiętajcie, że powiedziałem wam tak teoretycznie bardzo, że tu się odciskamy, tutaj dociskamy, tutaj nic nie robimy, ale to z czasem, jak sobie chwilę pojedziecie, to wam samo przyjdzie i będziecie czuć dokładnie, kiedy należy docisnąć, kiedy odpuścić, odcisnąć, w sensie jak odjeżdżamy pod muldę. Także po prostu z tą wiedzą, z tą pozycją, która była pokazana na samym początku, jeździcie sobie, trenujcie, a będziecie szybko jeździć na pump tracku.